Późna zima w pierwszym parku narodowym Ameryki. Yellowstone to zapierające dech w piersiach miejsce stworzone przez jeden z największych wybuchów, jakie wstrząsnęły Ziemią. Jego środek nadal się żarzy, wyrzuca parę przez blisko 300 gejzerów. Jest ich więcej niż gdziekolwiek na świecie. Najsławniejszy gejzer, Old Faithful, wyrzuca gorącą wodę na 45 metrów co 60-90 minut. Tyle czasu trzeba, by ciśnienie wzrosło i zmieniło wody gruntowe w wybuchową parę. Niektóre bizony kryją się w cuchnących siarkowych wyziewach. To schronienie dla słabych i wycieńczonych. Ale w innych częściach parku muszą zmierzyć się z surową zimą. Przyszłe matki z trudem znajdują pod śniegiem pokarm dla dwojga. Ciele, które przyjdzie na świat, będzie dowodem cudownego powrotu. Jeśli samica przetrwa mroźną zimę. Tego roku wiosna się spóźnia. Temperatury spadają poniżej zera, a śnieg przykrył pokarm, którego i tak jest niewiele. Roślinożercom trudno znaleźć nawet kilka ździebeł trawy. Podczas przedłużającej się zimy niektóre wapiti są wycieńczone. Za to inne stworzenia rosną w siłę. Wilki świetnie sobie radzą zimą. Inteligentne i stadne zwierzęta często okazują sobie czułość. Dzięki więzom rodzinnym tworzą zabójczo niebezpieczne drużyny łowieckie. Zostały w parku doszczętnie wybite. Reintrodukowano je w 1995 roku. Teraz odgrywają kluczową rolę w ekosystemie parku. Tropią wapiti, w Yellowstone są w swoim żywiole. Ale wapiti na pewno nie jest głupie. Szuka schronienia w lodowatej rzece Lamar, gdzie wilki nie wejdą. Celuje w nie swoim imponującym porożem. Inny posiłek już czeka.